Słuchaj, rekinokieta zrobiła globalny skan i mówi, że Kopniak jest tu. Co to za miejsce? Witamy w Kopniak Travel, gdzie wasze zadowolenie to na... Znaleźliście mnie. Pomówimy? Nie mam czasu dla was. Prowadzę biuro podróży dla nielatających herosów. Cześć, oto mój bilet na Arubę. A, niesamowite plażowanie. Widzę, że za chwilę jest odlot. Dziękuję za wybranie Kopniak lotu. Juhu! O! Fajnie. A jak potem wracają? To już ich problem. Poważnie, musimy porozmawiać. Proszę, 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 niech pani wróci do prezydentury. O, najpierw mówicie, że źle wykonuje pracę, a teraz błagacie, żebym wróciła do pracy? O, przepraszamy, serio. Była pani świetną prezydentką i strasznie nam głupio, że zawracaliśmy pani głowę. Tak, rozumiemy, że byliśmy egoistami i jeśli wróci pani na stanowisko, obiecujemy, że nie będziemy dzwonić. Chyba, żeby spytać, co u Kolosa. To... co pani na to? O, Zorza Północna! Na tej szerokości to raczej mało prawdopodobne. Nie musi mnie pani wykopywać, bo mam rekinokietę. Ty masz rekinokietę? No, ten lot był koszmarny. Co się dzieje? Lepiej to sprawdźmy. Co to za prostaki w naszym salonie? No, mów, co się dzieje. Mama i tata mają konferencję prasową. Hank, Barb, bardzo się cieszę, że zostanę sekretarzem mody. Ale teraz chcę czegoś jeszcze. Oj, czego? Statuły pana Koloso. Co ta statua ma do rzeczy z twoim stanowiskiem sekretarza mody? Nic, zachcianka. A jeśli nie dostanę, opublikuję nagranie, prezydencie Torciak. Czy ty kiedyś wreszcie skończysz z żądaniami? A czy ty kiedyś skończysz wpychać ciasta do paszczy? Oto odpowiedź. Nie! Proszę o uwagę. Zamierzałem wydać oświadczenie specjalne dotyczące doktora Koloso. Zaraz powie. Niestety, muszę powiedzieć, że to ja osobiście zjadłem tort. He? I to ma być takie szokujące? Przepraszam, moi drodzy, ja wiem, że was zawiodłem, ale praca prezydenta jest bardzo, bardzo ciężka. Ja wiem to doskonale. Kopniak wróciła. A nasza elokwentna prośba poruszyła panią. Chyba żartujesz. Łącznik powiedział mi, że Hank płakał jak duże dziecko na zjeżdżalni. Jego słowa, nie moje. Powiedziałem, przepadło. Wiedziałam, że jednak muszę wrócić i być prezydentką. To znaczy, jeśli Hank ma ochotę zrezygnować. Tak, rezygnuję. To już koniec, złotko. Już koniec, słonko. Billy, znowu możemy bawić się razem. To może zagramy w ulubioną grę. Spoko. Au, że warcaby. Teraz przywrócimy prezydentkę Kopniak tym tradycyjnym tortem przywracającym. Aż ty w życiu! Ktoś pożarł także ten tort! Ale nie ja! I przecież nie ja, misie!